Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Właściwie, tak myślę, że to moje przywitanie jest takie troszkę, wiecie, takie pospolite na YouTubie. Trzeba by było wymyślić coś nowego. Więc może teraz będę się z wami witał tak bardziej po śląsku, na przykład. Witajcie my mordeczki, albo coś w ten desen, nie wiem. Muszę coś wymyślić, żeby nie było, że jestem nieoryginalny. Nie wiem, czy ja już z nim rozmawiałem przedtem w tamtym odcinku. Nie pamiętam. Dawno w Dying Light'a nie grałem, tak jak ostatnio pisałem wam na YouTubie. Action mi się tam crashował, w ogóle nie mogłem go odpalić. Tam był jakiś problem i dopiero support naprawił to aktualizacją. Znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście, facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem. To i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... Szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja pier... Teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Level. Co my tutaj mamy teraz? Zwinne łapki. Przyspiesz poszukiwanie zwłok, istnieje też szansa na znalezienie pokaźniejszych łupów. Ciekawe. To mnie nie interesowało, to mnie nie interesowało, to mnie nie interesowało. Przynajmniej na razie, więc... Hurray, hurray, it's a honey, honey day. Dobra, co my tu mamy zrobić? Iść do doktora Zira tam gdzieś, tak? Pomóc doktorom dziwnych zarażonych, bla 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 bla. Zaraz wszystko obczajmy, chyba źle wlazłem, to miało być chyba tu. To jest taki hospital, jakby nie patrzeć. Ten tutaj brzuszek ma dalej taki. Lenka. Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają. A przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży. A ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. 10 dolców, nieźle. No, czyli co, będziemy też to mogli zbierać, czy nie no, bardzo? Masz chwilę? O, Crane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałobyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Okej. Okay. Czyli szykuje się kolejna zajebista misja w nocy pewnie. Uwielbiam po prostu. Czekajcie, to nie wiem. Tutaj mam w ogóle iść? Bo tutaj widzę, że są jakieś misjony też, ale... To nie wiem, czy na tym piętrze? Chyba na tym. Tu, nie? Tu? Z tobą mam pogadać? Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam robią, nie? No i co, i tyle? Serio? Tylko tyle mi chciałeś powiedzieć, tylko tyle chciałeś mi przekazać. To lipnie trochę. O. Zdaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaniną zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak Mulica, co? Heh, heh, heh. Kawalarz z niego, no.
Dobra, mamy się udać do windy i zapytać kwatermistrza o sprinteru, więc tak też zróbmy. Zjedź windą. Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach miasta. A także, żebym po zdobyciu próbki nie zwlekał zbytnio, bo potrzebuję ją zbadać jeszcze świeżo. Łuki-duki. Czyli będzie ten, misja w nocy. Moje ulubione misje po prostu. Tutaj mamy jakieś... kredki dla dzieci. Biorę. Części elektroniczne. Biorę. Coś tu mam? Części elektroniczne Rahima. Nie oczekuj, że radio będzie lepiej działać. Rahim wzdurał sobie, że zbuduje biegacza robota. Miewa takie absurdalne pomysły. Plan skoczny elektryk. Dzięki. No i widzicie, miałem przy sobie coś i... akurat, co my tu mamy? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Ach, mądra maksyma, dzięki. Dobra, teraz tak szczerze. Dawaj to wszystko, co tam masz. Czekaliśmy na ciebie. Tolga? Tak, pośpiesz się. Przez ciebie mamy opóźnienia. A, walcie się. Widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się zdecydowanie dzieje. No ale ja już szkołę mam zrobioną przecież. Szkoła już była zrobiona. Sprinterzy. Sprinterzy wychodzą tylko nocą i trzymają się swoich terenów łowieckich, które masz zaznaczone na mapie. Jeśli chcesz na nich zapolować, zachowaj ostrożność, łatwo je wystraszyć, a uciekają bardzo szybko. Obszar żerowania sprinterów jest zwykle broniony przez przemieńcę. Użyj petard, żeby odwrócić ich uwagę. Okej, okay, ja mam w ogóle jakiekolwiek... jakiekolwiek petardy. Czekajcie, zrobimy sobie może jakąś petardę, ewentualnie 5. Gdzie tu są petardy? Jeszcze raz. Trychów mamy, apteczki na razie mamy, wspomagacz nocnego łowcy. Aha, to jest to, co ja tam dostałem. Okej, okay, koktajle mołotowa mogę też wytworzyć. Więc sobie wytwórzmy, bo to się może później przydać. No i ogólnie, gdzie by się tutaj udać wpierw? Kurczę, lebelę. Coś tutaj mamy na przykład. Co to jest? Znajdź figurkę Raya McLeod w Lombardzie de Uda. No i to jest ciekawe. Ale tutaj też coś mamy, więc najpierw się przejdźmy tu. Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Okej, okay, to coś ma znaczyć, że cię będę szukał czy coś? Chyba nie, bo już więcej się nic nie wypowiedział. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No i tutaj mam już do kwatermistrza. Nie, nie tutaj. Tu? Ktoś jest w szkole. Nasi zwiadowcy widzieli wchodzących tam ludzi. No dobra, ale ja już szkołę załatwiłem, to po jaką cholerę wy dopiero o tym mi teraz mówicie? Szkoła już jest dawno wyczyszczona i... kurde, cały czas naciskam start zamiast... tu, w takim razie najpierw idziemy. Hop. O, nie, 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 nie. O, pięknie. Dobiegnę? Powinienem chyba. Jest, dobrze. Teran, 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 tam jest sklep. Okej, okay, jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Okej, okay, okej, okay. Jump, jump. Tutaj, o kur... dałem sobie jump, o kur... no, zrób hop. No, grzeczna dziewczynka prawdopodobnie. Tak, tak. Nie wiem, tu może, tu może, tu może, tu, tu. O cholera, no. O, ale bułę dostała w pysk. O nie, 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 nie,
Zginęła? Nie zginęła. Teraz dopiero wszczajcie fazę, że był wybuch i tak dalej, a ona dopiero teraz zdechła sobie. Okej. Trzeba się stąd jakoś szybciutko ulotnić. O kurwości, to bym teraz miał. Dobra, leci za mną. A, mam się upadło w ogóle. I co, zapomniało mnie? Serio? Już mam mnie w nosie? Chyba zginął. Tak jest. Uuu, odskoczył z wrażenia. Idzie Pindolinda, chodź. O cholera. Gdzieś tu biegnie drugi. No, to jeszcze nie teraz. Dobra, no. Jeszcze raz, pięknie. To się nazywają ekspy. Dobra, niech mi się troszkę moje napierdalando naprawi. No i spoko. Oczyściliśmy większość patafianów. Słyszę w ogóle chyba zrzut znowu. Zrzuty wiem, że powinienem, no właśnie. Jak bardzo... Kuźwa, znowu nie tu. Tak daleko, sorry bardzo, ale no nie chcę mi się po to iść, ja mam być szczery. No wiem, że z tego jest dużo eksponentów, naprawdę wiem. Liczę się z tym. O kuźwa. Czemu on nagle wybuchło mu się tutaj nieźle? O fuck, zajął mnie ogniem. Ale okej. Mam dużo apteczek, to nie ma takiego problemu. Ech, no i gdzieś tutaj powinniśmy się udać do środka właśnie. Tylko teraz nie wiem, czy to jest... Oni pokazują, że to jest gdzieś na dole. I pewnie, najpewniej gdzieś tutaj to będzie, bo ja widzę, że tak. Pewno zombie. Och, czyżbym? A nie, myślałem. Znowu mnie żresz, Pausztajnie. Gdzie pizdo? Ja to się naklnę zawsze przy tym. Okej. Chyba mi się naprawa zużyła. To niedobrze, bo... Ogólnie dobry weapon. No nie, dobra. Ja to chyba gazy znalazłem, to dobrze, to będą apteczki. Czekajcie, weźmy sobie kamuflaż. Może te gnojki mnie przestaną zaczepiać. Coś mi się wydaje, że coś będzie w środku. O dziwo, nie? Mogę to zamknąć? Nie mogę. To niedobrze. Ale tam jest itemów. Dobra, notatka. To. A ja mam klucze, to lajtowo. Myślałem, że będę musiał to tym. No i teraz tak, popatrzmy, co my tu mamy. Jedną apteczkę. Och, kuźwa, ile tu jest itemsów, nie? Tu mamy chyba elektronikę. Nie, kabel zasilający, taśma klejąca. Klucze, młotki i tak dalej. To mnie nie interesuje, ale wytrychy na przykład bardzo mnie interesują. No, ostatni wytrych. Widzę cię tu. Nie widzę cię? Patrzcie, jak oni mogli to tak, o. To są części metalowe, maksymalna amunicja do pistoletu. Fajne rzeczy ma w tym, w lombardzie. Czekajcie, co tutaj jeszcze było? Zardzewiała tam gazrurka, jakieś tam pierdiksy. Tu coś sobie w ogóle lata, jakieś robaczki. Figurka. To właśnie o tej figurce wam w ostatnim odcinku mówiłem. Sznurek, kiełbasa i coś tam dalej jeszcze. I kolejna notatka. I czekajcie, czy na pewno tak wszystko? Jeszcze bym się musiał tutaj rozejrzeć trochę. O, tu jest jeszcze chyba chemikalia. Trochę to wygląda jak butelka po mleku, ale też czego. Dobra. Papieroski, części metalowe.
Łoż ty w życiu, już na mnie się ciśniesz? Okej, tu już nic nie ma. Tutaj mogę przeszukać, tu mogę przeszukać. Zauważyłem, że właśnie tylko chwilę mam ten talent, a już jest dużo lepszy lot. Znajdź alkohol. No ten alkohol mógłbym mi zanieść, ale nie wiem, czy to ma sens. No i poza tym, no nie mam go za dużo chyba dalej. Zaraz zobaczymy, ile ja mam go. Alkohol 20, dobra, na apteczki mi starczy. Ja mam apteczek 19 teraz. To dobra, zanieśmy ten alkohol, będziemy mieli misję z głowy. Tam niby ta dziewczyna rodzi, nie? To... Kurwa, wskakuj. Okej. Tutaj w ogóle jakieś ciałko sobie leży. O nie, plujek. Plujek. O cholera. Dobra, chodźmy, bo tu jest jakiś gościu gdzieś. Aha, no tak, no przecież to oni krzyczą. Ja mówię, to jest jakiś gościu, ale tam też jest jakiś gościu. Gdzieś tu. Nie, nie wiem, gdzie on jest. O, fuck. Dobra. Dawaj hajsy. I tam nawet dostałem trochę expa, więc nie ma tragedii. Tu jest jeszcze w ogóle skrzynia, więc sobie ją otwórzmy. Nie wiem właśnie czemu, ale nie mam wibracji w padzie. Zastanawia mnie to. Znaczy tylko w tej grze. Wcześniej były. Teraz nagle nie ma. 70, dobra, będzie ewentualnie do rozmontowania, bo jest dosyć słaby. O cholera, już myślałem, że stracę hapsy. Właź do góry, bo tu właśnie skrzynkę widziałem, to po to tutaj przyszedłem. Gwoździe. I znowu średni zamek. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że w tamtą stronę będzie. A tu psikus, o nie, wytrychu. O, ideolo. A i tak wytrych straciłem na głupiej skrzynce. Cyk, cyk, cyk. Kij i sakiewka. Sakiewkę, lotłem sakiewkę. Dobra, czekajcie, jak ja to tam wtedy wchodziłem? Jakoś tak od dupy strony, nie? Tędy, dobra, pasuje. Zaspiło się już tu coś? Nie. Jak na złość. A tu? No, tu się zrespiły gwoździe. To dobrze. Czekajcie. Lodówka. Będzie pewnie jakiś papu. A, zapasy domowe i bukława. Okej, dobra, zapukajmy tam. Cześć, znalazłem alkohol. Dzięki, to nam bardzo pomoże. Ale tylko tyle znalazłeś? Raczej niezbyt dużo. No sam bym poszedł szukać, ale przecież żony nie zostawię. Spróbuję znaleźć więcej. Serio? Jeszcze więcej? Hej, to ja, Crane. Mam więcej alkoholu. A, jesteś! Super, bo normalnie idzie jak woda, wiesz? Aha, tylko tyle? Prawie starczy, ale nie całkiem. Musisz tam mieć naprawdę brudno. Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać na cacy. Nie mogę ryzykować, że dzidziaś się zarazi. Musimy mieć więcej alkoholu. Jeszcze więcej? Jest przekazywana przez ugryzienia, a nie... To ile ja mu teraz oddam tego? Znowu 3. Hej, mam więcej alkoholu. Wszystko w porządku? Masz jeszcze? Tak, mam. Dzięki. 6. 6? Nie. Mógłbym to olać, ale tego nie zrobię. No właśnie. Co tam się dzieje? Otwieranie zamków. Ale to tak on wyglądał jednoznacznie, czyli prawdopodobnie się napierdolił tym alkoholem. Przebijemy naszej babci domek cały.
No jasne. Proszę i proszę i super. Czyli zmarnowałem tyle alkoholu. Masakra. Po prostu kurde masakra, nie? Pokryją mu, przepijemy całej babci, naszej babci, całej babci. Nie no, ale zajebiście po prostu, motyw tak trochę ukazany na typowego Polaka, nie? Tutaj wiecie, różne dziwne wiksy się dzieją, ale co tam, napijmy się. Po to to jest. Tyle questów do zrobienia. Ale najbliżej znowu mam tutaj. Więc na razie udajmy się w tą stronę. Tak wiecie, rzeczywiście jest blisko, no to po cholerę mam, nie wiadomo jak tam gdzieś ryzykować czy coś. Okej. O, wsto. Dobra, myślałem, że ten. Siema. Wszyscy. Oż kuźwo. Mówiłem, że wszyscy. To co tu jeszcze robisz? No. Ty paruwo jedna. Dobra. Kamuflażu nie chcę, chcę jeszcze tylko przeszukać, obłowić się może trochę. Dobra, nic. I teraz mnie to wciągło, teraz będę śpiewał, nie? To jest w ogóle jakaś chatka. Czemu się nie da wejść do środka? Fajnie tu wygląda. Szyby się nie da strzaskać. No, tam idzie coś wziąć chyba. Tu jest coś niebieskiego, okej. Super. Chociaż tyle. I co tu jest niebieskiego? Pewnie jakieś gwoździe albo coś. A nie, jakiś nóż, patrzcie. Nóż komandowski. Tylko trochę lipa wam powiem, bo te noże są tak słabiutkie. Niekorzystne one są bardzo, bardzo. No i tutaj jest ten trup w ogóle, nie? Też taki smaczek, można powiedzieć. Na przykład ona się przed epidemią może utopiła albo coś. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. No ale się, no, utopiła się dziewczyna, no. Prawdopodobnie. Albo ktoś ją zabił i wrzucił do wody. Przejebane, widzicie, idziecie na akcję, bo tam idziecie coś porobić. Nawet w takiej chwili. I przepływacie sobie nie koło zombika. Tylko kuźwa koło. Koło trupa normalnej tam kobiety, nie? Która na przykład przed epidemią sobie żyła. Według mnie to jest bardziej straszne niż na przykład to, że... To ty jesteś. Czemu ja już tutaj jestem? Co to są za ludzie? O cholera. Wbijam mu na chatę. Tu jest niby gdzieś jakiś sklep. Gdzie ja jestem do cholery? A, to jest ta co? A, to ja już w środku jestem, tak? No nieźle. Oj. Tu są misje jakieś. Lornetka. Zdobyć lornetkę dla rybaków. Okej. Podniesiony obiekt lornetka. Wodorosty. Zbierz wodorosty z jeziora Topielców. Okej. Ajebiste misje. Czyli co konkretnie? Radę ci dam. Jeśli chcesz być dobrym biegaczem, powinieneś pomówić z wiedźmą. Tą kobietą, która twierdzi, że zarażeni jej nie atakują? To prawda. Na własne oczy widziałem. Było tuż po północy, a ta starucha podeszła spokojnie pod bramę bazaru i zapytała, czy może wejść. W okolicy byli zarażeni? Wszędzie ich było pełno, ale jej zdawali się nie zauważać. Po prostu ich minęła, spokojna, jakby na spacer wyszła. Oczom nie wierzyłem. Powinieneś z nią pogadać. Przy twojej robocie mogłaby ci bracie pomóc. Jestem ciekaw, co ona ma za... za jakąś moc. Znowu był zrzut, czy ten jego... No, znowu był zrzut. Właściwie... Kuźwa, ja stamtąd przyszedłem dopiero, nie?
A tam nie pisało, że wcześniej został chyba rzut skradziony, czy coś, przynajmniej sobie nie przypominam. Ale znowu mamy też misję tutaj na tym moście. Podejść nocą do mostu Niesławy. Jak ja tam pójdę w dzień, to co, stanie się coś? Może ja se chcę, nie wiem, pozwiedzać na przykład, albo coś. No, ja mam różne pomysły, nie? Nie no, ogólnie to bym tam poszedł. Wiecie, jak to jest. Trzeba wejść całkiem do góry. Na kangury w góry. Tu się znowu jakiś... No, wskakuj. Palił się do tego, do zapoznania mnie. Ups. O nie, tak się ale nie bawimy właśnie. Jeszcze dziś. Myślałem, że uderzyłem go w butle i że wybuchnie. A tu psikus. Jak na złość nie. O nie, to nie tak miało być. No cholera. Jak ja tym rzucam? Jak to wybuchło? Ty gnoju. Nadchodzę. Swojego w zombiaka. Ogólnie rzecz biorąc, to tu by szło fajnie poekspić, nie? Bo mianowicie zobaczcie, ile tam jest zombiaków, no i można byłoby zrobić tak, że można by było na przykład rzucić tu petardę. I tu powinni podejść taką, wiecie, większą ekipą. Widzę, że na tamtych dalej to nie działa. Dobra, jesteśmy z powrotem. Czy wy to widzieliście? Dobry moment. Ale im zajebał, o matko. Jebni mi. Dobra, w takim razie ja mam chyba 4 mołotowy, więc... Niech się gnoje spalą. Okej. Ci się spalili, ja se przejdę dalej. Coś tam wybuchło w ogóle. Tu jest autobus też. Oni chyba to zrobili tak, żeby właśnie nie można było na tych zombiakach farmić. Przynajmniej tak mi się teraz wydaje, patrząc na to wszystko. Też tutaj mogę. Okej. Ciup, dub, jeb. Dobra. Okej. Tych dwóch najgorszych się pozbyłem. No i co? No i... Petardy? Nie wiem, niech to wejdzie tu w ogień. One w ogóle nie idą, nie wiem o co chodzi. O, teraz ci idą tutaj, to chociaż tyle. Niech mi się bije, zawsze to poziom siły, jakby nie patrzeć. Co im się tam dzieje? Takich zombiaków to jest pełno, takich respów widzę. Ech, no ich tutaj trochę poginęło. Dobra, ale nie mam zamiaru tutaj stać. Weźmy sobie pakę kokainy, $74. Nieźle. O chuju w 100. O chuju w 100. Jeśli oni tutaj wszyscy będą chcieli... Aha, wszyscy mnie zauważyli. No dawaj, no. Dawaj, któryś. Dobra. Już kolejnego mniej. Okej, lajtowo. Poszło. Z tego $27. I co ja tutaj mam ciekawego? Mam petardy założone? Ta, petardy w sumie mogę dużo zrobić, więc... No tak jak widzicie, no
nie robi to na nich zbyt dużego wrażenia, więc mogę odciągnąć odmieńców. Wiem, że mogę odciągnąć. O kurwa. O. Fuh. Dobrze, że to tak poszło teraz. No i co? Tam się mam jakoś dostać, tak? A to są jakieś drzwi, żebym się tam mógł na przykład jakoś tak normalnie dostać, czy coś? Czy... No kurwa, za co mnie lejesz? Nic ci nie zrobiłem, a mnie bijesz jak... Nienormalny, czy tam nienormalna... No i zajebiście. Co mam teraz niby zrobić? No ale lipa, no. O chuj, coś tu... Nie wiem, wybuchło? Tu mi pokazuje, że tutaj jest gdzieś safe zone, ale nie wiem, czy on jest u góry, czy na dole, bo... Gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakim miejscu? I nie jest to tak, że tutaj na dole był ten gość. Był chyba ten gość tutaj na dole. Ale z drugiej strony też wiecie co? Ja widzę, że tutaj ten cały sprinter, czy jak mu tam... On ma tutaj tego swojego zona takiego. Dobrze widzę, że on tutaj jest? No tutaj jest. No to ja bym go mógł, wiecie, poczekać do wieczora, ewentualnie jak mi wkurwi. W sensie mi to nie wyjdzie. To jumpnąć sobie do wody, nie? I wodą przepłynąć tam na dół i... No, musisz mnie bić, pindo jedna. Gdzie jest to coś? Chodź. Leczmy się. Dawaj, no, właśnie. O, superowo. Superowo, zajebiście. A my przy okazji możemy sobie zrobić... z planów znowu... Pan nacierz w ogóle? Rodzice ciągle powtarzali, nie baw się zapałkami alkoholem, a dlaczego nie? Rzućmy tylko whisky zależnego i zaatakuj go bronią zapalającą. Piromani uwielbiają takie rzeczy, dlaczego nie ty? Bo mi to dużo nie da. Flary, to też mnie nie interesuje. Na pewno muszę petardy trochę. Petardy się przydadzą. Dobra. Petardy. No i koktajli już za dużo nie mogę zrobić, ale to zróbmy chociaż z dwa. Nie wiem, czy tutaj coś jest konkretnego. Może sobie zużyję ten nocnego łowcy. Ile mi tam zostało w ogóle, bo ja się nie przyjrzałem. 19.58. Co my tutaj mamy? W ogóle mogę ulepszyć broń, znaczy w sensie naprawić. I znowu się zużyło, cholera jasna. Mamy petardę, mamy latarkę UV, mamy gwiazdki do rzucania. Pieniądze, 15 tysięcy mam nazbierane. Coś trzeba będzie znowu kupić, no bo... Po co mi hajs? No jestem w dobrym miejscu gdzieś, będę go... Kurde... Będę... No on jest tutaj dokładnie, weźmy sobie... Cholera, no gdzieś tutaj... O! No niby gdzieś tutaj będzie miał te całe swoje... Nie wiem jak to nazwać, łowisko czy tam coś? Nie wiem, spalą się tam? Nie. Zajebiście. Po prostu kurde, zajebiście. Wiecie, no chciałem się pozbyć tu jak najwięcej zombiaków. Teraz będziecie płonąć? Teraz płoną, patrzcie. Jak najwięcej, żeby się ich pozbyć.
Bagą rzeczywiście mi tutaj gdzieś się wpierdzieli, żebym miał jakiekolwiek z nim szanse, nie? Wpadnie ten level siły w końcu? No, no. No nie wpadnie jak na złość, nie? Mhm. Zaczekajcie, jeszcze mogę chyba zrobić tam ze 3 4 koktajle mołotowa. Wiecie co, to się tak gada, ale to się w cholerę przydaje i fajnie się na tym expi. Dobra. Mam 6 koktajli. Nie wiem jak to będzie. Obawiam się, że nie pójdzie mi to za dobrze wszystko. Ale co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Co to se pan tutaj możesz mołotowem rzucić? I niech wpada level. Jest! Wreszcie wzrost poziomu siły. Od razu sobie tam w coś punkcika wpakujmy. Co my tu mamy? Kończący kop. Wykończę polonych wrogów, miażdżąc ich głowy. Możesz też kopać wirali wspinających się na platformę, której stoisz na siebie stojąc na wrogiem, aby go kopnąć w głowę. Ej, to jest fajne. Fala uderzeniowa to już ostatnio czytałem i potężny atak też już czytałem, ale kończący kop wydaje się całkiem w porządku, bo mi się często przewracają. Okej, dobra. Teraz niech mi ktoś powie, czy to w ogóle mi wyjdzie. Tego tak nie patrzyłem jak chciałem. Pewnie zaraz te parówy się tutaj pojawią. Jestem ciekaw, czy one umieją pływać. Wiecie, o których mi chodzi, nie? Ogólnie rzecz biorąc, to powinienem też tam iść po lampki. Raz, dwa, dwie się świecą. Oni tu jakoś przybiegną, czy oni się tutaj po prostu tak buch pojawią? A ja nigdy nie wiem, jak to działało. No, bo już jest ciemno. Powiem wam szczerze, obawiam się. To może bym sobie wyekwipował latarkę UV, co? No, ona się ładuje, to tyle dobrze. O, zapraszam wszystkich pasażerów, jestem ciekaw, czy w ogóle bileciki macie. No, jak ja długo mam czekać? Chciałem to jeszcze zrobić w tym odcinku i szybko stąd spierdzielić. Mianowicie tą drogą właśnie. O chuj. O, ona nie miała biletu. Mandacik powinien być, no ale... Mhm. A, czyli one tak jakby o 9 się pojawiają chyba, tak? Mhm. Zajebiście. Tak po prostu się zrespił. Snight Sprintera. Dobra, i teraz jakby to zrobić, żeby się nie narobić? O, na pewno nie tak. Petarka UV. Petardy, jakbym rzucił tą petardę. No ale to one tutaj, one mają tu nie wchodzić niby, nie? Coś czuję, że zaraz zginę. Chuju w sto. To chyba nie tak miało być. Zgubiono pościg, okej. Zajebiście. Dobra, ale jest tam ta menda społeczna, czy nie jest?
Widzę tą mendę tu, nie? Chuj, próbujemy. Dawaj, przeszukaj go. Dobra, dobra, to zrobimy to inaczej. Tu chyba nie wejdą, co? Okej. I teraz trzeba zrobić... Teraz nie wiem, czy ten duży tutaj gdzieś biegnie? Co by trzeba było zrobić? Petardy. Kuźwa, no tutaj jest ten taki rzeczywiście safe zone, można powiedzieć. Tu są żarówy i oni mnie tutaj mają w dupie. Nie wchodzą tutaj. Nawet jak nie widzą. No, ale pisało, że mam tam się ruszyć z tym wszystkim, więc... Co, oni mnie widzą? Nie widzą? Cholera, ciężko tutaj będzie to ogarnąć, wam powiem. Jakiś drugi poziom pościgu. A jakbyśmy tak... nie wiem, czekajcie. Mam te mołotowy, nie? Jeszcze w ogóle odcinek 40 minut. Dawno nie było takiego u mnie na kanale. Czy oni się spalą? Nie spalą? Okej. Tu jest ta menda. Ty, no ja go chyba tam... Gdzie się ciśniecie? Dobra. Dobra. Jakby nie patrzeć, coś tu porobiłem. Teraz latarka UV. Boże święty. I leży on tam w ogóle? Ja nie wiem, gdzie go zabiłem, nie? W tym jest problem. Kuźwa, no. No, świecę w niego przecież. No, te mołotowy były dobre. Ja chyba tego jednak nie zrobię, tak jakbym chciał to zrobić, wiecie? Chyba mi to nie poszło. Czekajcie, gdzie ja mam tam ten znacznik ustawiony? Tu? Kuźwa, i tu aż. I on serio aż tam był? No, on mnie zauważył. No ja nie wiem, jak on mnie zauważył, ale mnie zauważył i dupa jaś. A siedzi ich tam w piździec, nie? Ajajajaj, jak to zrobić? Jak to zrobić? Ale może przeżyję noc, wiecie? No chyba nie. No chyba nie. Od razu się ulecz. O Jezus, on jest w ogóle duży.
Tu jest taka bariera choćby ochronna, bo tutaj tak to świeci, to... Ja nie wiem, no do całą noc mam tutaj przeczekać, tak? To ile mam? Jest 1:01, ja tego nie zrobię, nie ma szans. Dobra, może przydaćmy się tam na pałę, ja nie wiem gdzie go zabiłem, no on był chyba gdzieś tu. Nie wiem, tu? Nie tutaj? Nie tutaj? No to ja już to ominąłem, ten punkt, wiecie? Gdzie ja go miałem zaznaczonego, no ja go wiem, że go gdzieś między autami zabiłem. Części metalowe zdobyłem, no to lipa. Wielka lipa, wielka, wielka lipa. No i chuj bombki szczelił. Gdzie ja go zabiłem? No i kuźwa, nie mam tej tkanki. A drugi się już tam widzę nie zrespi. Kolega. Czekajcie, nie mam może... No ja mam w ogóle pistolet, zacznijmy od tego i mam też karabin. Zaraz się wkurzę, wyciągnę karabin. Gdzie jest karabin? No, już zaraz nie dają amunicji, też dobrze. Tego nigdzie nie widzę, żeby chociaż były, wiecie, zwłoki po nim czy coś. No i on tutaj stąd uciekają, to jest dobre. Nie wiem dlaczego, ale akurat stąd uciekają. Giń. A nie zginiesz. W takim razie został mi pistolet. Akurat nie to chciałem. Aha, wiecie co ja w ogóle chciałem użyć, ja tego nie zrobiłem, bo to jest nie jakoś tak dużo bardzo. Aha, gruczołowcy. Tu miałem coś z planu zrobić chyba. Wspomagasz nocnego łowcy. No i teraz gdzie ja to będę miał? Gdzieś u góry chyba, nie? Gdzie to jest? Tu nie ma. A jest tu, razy dwa. Wybierz, a nie. Punkty zwinności. Co, one mnie nie widzą? W takim razie? O chuj, miałem chyba broni nie używać. Czemu mi drugi nic nie dał? Tylko dolary. Fuck my life. Wiecie co, ja na chwilę to zatrzymię i ewentualnie jak uda mi się to zrobić, to się z wami pożegnam, bo to na razie nie ma sensu. ZW. Dobra kochani, jednak mi się nie udało tego zrobić tak jak chciałem. Przeżyłem noc. Więc jest jak jest. W takim razie ja się tutaj z wami pożegnam. Postaramy się to zrobić w następnym odcinku. No i widzimy się w następnym. Nie zapomnijcie czegoś po sobie zostawić. Do zobaczenia i cześć.